Śląski Okręg AK Powstańcy Śląscy, harcerze i polscy patrioci bronili górnośląskich miast podczas napaści Niemiec na Polskę. Gdy wojna obronna w 1939 roku została przegrana, zadecydowano o niezwłocznym zejściu do podziemia. Tak powstał szereg organizacji konspiracyjnych. Między innymi Związek Orła Białego. Polski Ruch Wolnościowy czy też Polska Organizacja Partyzancka. Bardzo szybko grupy te zostały połączone oraz wcielone do jednej dużej struktury, tworząc okręg Śląski Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Na jego czele stanął pochodzący ze strzelec opolskich Józef Korol, pseudonim Hajducki. W ramach walki podziemnej Ślązacy m.in. prowadzili dywersję i sabotaż na tyłach przeciwnika, pozyskiwali cenne dane, a także walczyli z bronią w ręku w oddziałach partyzanckich. Śląsk stanowił niezwykle trudny teren do prowadzenia roboty podziemnej. Z powodu dużej liczby konfidentów dochodziło do wsyp. Jednak okręg Śląski wciąż odradzał się na nowo. W 1940 roku nastąpił pierwszy cios. Hajducki zginął z bronią w ręku. Jego miejsce zajął opolanin Józef Szmechta Chutnik, który został aresztowany kilka miesięcy później. Sytuacja odmieniła się dopiero wtedy, gdy na stanowisko dowódcy okręgu mianowano generała Zygmunta Jankego Waltera. Jego kadencja cechowała się znacznym dynamizmem. Walki partyzanckie nabrały większego rozmachu, zorganizowano konspiracje w obozie koncentracyjnym Auschwitz, snując plany jego wyzwolenia, a także rozpoczęto, tak jak w innych miejscach, działania AK, przygotowania do ogólnopolskiego powstania.